najważniejsza jest szybka diagnoza i szybkie podjęcie leczenia. My jako PZPN i Polska chcemy iść w tym kierunku. Także bardzo Ci dziękuję. Przekaż moje podziękowania na ręce i nogi, głowy kolegów, dobrze? Witajcie kochani, jesteśmy na stadionie Łódzkiego Widzewa. To tutaj odbywa się certyfikowana konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. Jak bardzo ważne jest szkolenie w życiu trenera, o tym się za chwilę przekonamy. Jesteśmy świadkami i uczestnikami kolejnej konferencji szkoleniowej organizowanej przez Łódzki Związek Piłki Nożnej dla trenerów o wszelakich licencjach, zaczynając od Grassroots D do UEFA A. Konferencja dotyczy piłki młodzieżowej. Dzisiejsze zajęcia miały na celu pokazanie, jak ważne jest, żeby po stracie piłki zareagować. I to zareagować krokiem do przodu. To w najmłodszej reprezentacji polskiej kobiet do lat 15 stosujemy. Kobieca piłka w Polsce cały czas się rozwija. W przeciągu kilku lat ja uważam, że liczba dziewczynek, nastolatek wzrosła naprawdę o dużo, dużo niż jeszcze kilka lat wcześniej. Mam nadzieję, że kolejne lata pokażą, że my jako PZPN i Polska chcemy iść w tym kierunku, chcemy mieć tych piłkarek więcej, chcemy, żeby te zawodniczki grały na bardzo wysokim poziomie. Chcielibyśmy zaprezentować temat dotyczący ograniczeń w procesie treningowym. Te ograniczenia rozumiemy jako pewne reguły, zasady, które stosujemy w środkach treningowych. Mają one na celu wykreowanie pewnych sytuacji boiskowych, jakie pożądamy, i rolą zawodników jest zinterpretowanie tej sytuacji i znalezienie do nich rozwiązań. Myślę, że z każdego szkolenia, z każdego kursu można coś wyciągnąć i powiedziałbym, że zarówno w wersji oficjalnej, podczas wykładów, prelekcji, jak i w przypadku takiej wiedzy, wymiany jakichś spostrzeżeń zakulisowej, tak? Kiedy rozmawiamy z trenerami, mamy możliwość się spotkać, podzielić się spostrzeżeniami, doświadczeniami, to też również jest nie do przecenienia. Ja chciałem przede wszystkim przekazać, że najważniejsza jest szybka diagnoza i szybkie podjęcie leczenia, bo tylko dzięki temu możemy tych zawodników szybciej wprowadzić i unikamy powikłań. Natomiast często trafiają pacjenci, którzy uważają, że im przejdzie, czy zawodnicy czekają tydzień, dwa po urazie mięśniowym na wizytę do lekarza, a przychodzą po prostu troszkę zaniedbani i przez to ten powrót później na boisko trwa dłużej. Ideą naszą jest doskonalenie gry 1-1 w atakowaniu i w bronieniu. My jesteśmy tego zwolennikami w każdym rejonie sektorze boiska, co dzisiaj było też widać w treningu, prawda? Czy to w pole karne, czy połowa boiska, czy inny rejon. My chcemy, żeby ci nasi chłopcy próbowali grać 1-1 w bronieniu też, bo to jest klucz, to jest bardzo ważne. Chcieliśmy pokazać, że przyjęcie takiej pozycji właściwej w grze obrony wcale nie jest takie proste i nie jest to zautomatyzowane. Nawet u nas w reprezentacjach przyjeżdżają chłopcy, bardzo często musimy ich tego uczyć. Oczywiście są też reprezentanci, którzy już to umieją, którzy wiedzą, jak te stopy ustawiać, jak się zachowywać w grze obrony, bo wtedy przeciwnikowi na pewno będzie trudniej w atakowaniu. I to było celem, tematyką naszych zajęć. Chciałem tutaj Guciowi, dobrze mówię? Gabrysiowi, tak? Podziękować i on złoży podziękowania na ręce kolegów zespołu za to, że mogliśmy razem pracować, że braliśmy udział w treningu. Chłopcy pokazali kawał dobrego futbolu. Gra ich była tak dobra jak włosy Gucia, najdłuższe tutaj ze wszystkich, prawda? Także bardzo Ci dziękuję. Przekaż moje podziękowania na ręce i nogi, głowy kolegów, dobrze? Bardzo Ci dziękuję.
mamy głęboką nadzieję, że z każdej konferencji trenerzy wezmą coś dla siebie i przełożą to na swój warsztat trenerski. My staramy się tych konferencji robić dość dużo. Pożyteczne spotkania. Po pierwsze spotkania, na których wymieniają się trenerzy wiedzą między sobą, a po drugie spotkania, na których wiedzę można zaczerpnąć w trakcie treningu, tak, który no, pokazujemy i udostępniamy wszystkim trenerom. Po zakończonej konferencji trenerzy, którzy potwierdzają udział, obecność swoją na tych konferencjach, otrzymają materiały szkoleniowe, są to konspekty, prezentacje, z których również coś dla siebie na pewno zabiorą. Świetny program szkoleniowy przygotowany przez Łódzki Związek Piłki Nożnej może mieć tylko i wyłącznie pozytywny wpływ na rozwój każdego szkoleniowca. To tyle ze stadionu Łódzkiego Widzewa. Do zobaczenia.